Święty biskup Józef Sebastian Pelczar. Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie. Rozdział 13. Zagajenie loży adopcyjnej i przyjęcie do stopnia pierwszego uczennicy. Kobieta pragnąca być przyjętą do masonek powinna być zdrową, niepodlegającą żadnej kobiecej chorobie ani ciąży, a oprócz tych wymagań musi mieć brata albo siostrę poręczającą za nią. W loży od wschodu zasiada mistrz katedralny na tronie, nazywa się Przewielebny, nad tronem rozpięty baldachim. Obok mistrza brat dozorca, u stóp jego brat depozytor, bracia i siostry po bokach. Loża oświetlona jest czterema albo sześcioma lampkami spirytusu z solą. Powyżej Mistrza na wzniesieniu powinien zasiąść brat straszny, trzymający w prawej ręce miecz obnażony, w lewej łańcuch z białej blachy. Mistrz trzyma młotek dekorowany jest wstęgą błękitną, równie jak brat dozorca. Wszyscy bracia trzymają obnażone miecze, fartuszki. Równie jak siostry, mają białe i rękawiczki białe. Obraz loży wyrysowany jest na posadzce i przedstawia Arkenoego, drabinę Jakuba i wieżę Babel. Skoro bracia i siostry są już zgromadzeni, mistrz zadaje kilka pytań z katechizmu, kończąc zawsze zapytaniem: Pytanie: Jakie są obowiązki masona lub masonki? Odpowiedź. Słuchać, pracować i milczeć. Po tej odpowiedzi mistrz mówi: Słuchajmy, pracujmy, milczmy, loża jest otwartą. Po czym mistrz uderza raz młotkiem drewnianym, a bracia i siostry przyklaskują, co się robi trzy razy uderzając w dłonie. Po otwarciu loży przewielebny zapytuje, czy nie ma nikt żadnego przedłożenia. Odpowiadają, że jest profanka. Która pragnie zostać masonką. Mistrz zapytuje, czy obyczaje jej i życie jest znane, i czy ona ma poręczyciela. Po twierdzącej odpowiedzi, przewielebny jeszcze raz przedstawia Loży, jak koniecznym jest przypuszczać tylko osoby nieskalnej cnoty, i zapytuje braci i sióstr, czy nie mają nic do zarzucenia przedstawionej profance, i czy się zgadzają na jej przyjęcie. Zgodzenie się objawia się powstaniem i wyciągnięciem ręki ku obrazowi, a gdy jest jednomyślnie, przewielebny deleguje jednego brata, aby kandydatkę przygotował, zaprowadzając ją do izby rozmyśleń. Jest to pokój zupełnie ciemny, oświecony tylko świecą wstawioną w trupią głowę i obity czarno. Siostra przygotowawczyni pytają, czy jest przy zdrowych zmysłach, czy ma silną wolę wstąpienia do masonów. Czy przed decyzją namyślała się szczerze, czy gotową jest na próby, które jej zadadzą. Przy czym objaśnia ją, że masoneria niczym nie sprzeciwia się wierze, obyczajom ani cnocie i zawiązuje jej oczy, pozostawiając ją samą rozmyślanią. Tak przygotowana kandydatka po zezwoleniu mistrza wprowadzoną jest do loży. Brat i siostra idą po nią do pokoju rozmyślań, w drzwi raz uderzają. Gdy to przewielebny usłyszy, mówi: Do porządku, bracia i siostry, co się uskutecznia, kładąc obie ręce na żołądku, prawą na lewej. Po czym przewielebny mówi: Zobaczcie, kto tam stuka odpowiedź: Brat Stewart To dama, która pragnie zostać masonką przewielebny. Zapytajcie o jej imię, wiek i kto jest jej poręczycielem po odpowiedzi przewielebny mówi. Wprowadźcie ją i niech podróżuje. Gdy się kandydatka ukaże w loży z zawiązanymi oczami, bracia i siostry przyklaskują, uderzając ręką po prawym udzie. Oprowadzają ją dwa razy wokoło loży, trzymając ją pod ręce, po czym przeznaczają jej miejsce naprzeciw przewielebnego, który zapytuje ją pewnym głosem: Kobieto, kto jesteś? Wymienia nazwisko i prosi o przyjęcie na uczennicę masonkę. Przewielebny zaś zwraca się mniej więcej w tych słowach do niej: Prosisz pani o przyjęcie do grona masonów, to jest do towarzystwa, które jedynie zajmuje się wypełnieniem cnoty, uczciwości, przyjaźni i dyskrecji. Te przymioty wymagane są od każdej profanki pragnącej uczestniczyć w tajemnicach masonii. Te to przymioty zjednały pani braci, głosy i siostry. I przypuszczają ją do współudziału w naszych pracach. Damy więc ci pierwszy promyk światła, który ma kierować Twoimi krokami. Niech dadzą Pani pierwszy promyk światła. Notabene, jak tylko odwiążą oczy kandydatce, bracia i siostry powstają oprócz przewielebnego. Wszyscy uderzają po lewym udzie, a bracia trzymają wzniesione miecze na krzyż, robiąc z nich sklepienie. Przewielebny wtedy mówi, Przejdź, Pani, przez to sklepienie ze stali. Ona podchodzi do tronu i klęka, aby wykonać przysięgę. Przysięga. Ja przyrzekam wobec Stwórcy Wszechrzeczy i na wszystko, co świętym być może dla kobiety lub dziewicy uczciwej, że zachowam tajemnice masonek i masoni pod karą miecza Anioła Zniszczyciela i płomieni piekielnych. Oby mnie to ominęło i oby ogień panujący w wyższych powietrznych sferach Ogarnął moją duszę, a oczyszczając ją, oświetlił na drodze cnoty. Po przysiędze nowo przyjęta wstaje. W tej chwili brat straszny, siedzący przy przewielebnym, potrząsa hałaśliwie łańcuchem blaszanym, trzymając go za ostatnie ogniwo. Dozorca bierze łańcuch i wkłada go na szyję nowo przyjętej, a przewielebny mówi. Ten łańcuch niech ci powie, że zrobiony krok przez ciebie, aby zostać masonką, na zawsze obowiązuje Cię do reguły i jest zarazem oznaką pokory, jaką mieć powinnaś, błyszcząc cnotą, a nie powierzchownymi przymiotami swymi. On Cię nauczyć również powinien, że jako urzędnica powinnaś być uległą mistrzom i mistrzynią. Potem dozorca daje nowej siostrze fartuszek i białe rękawiczki, a przewielebny mówi. Biały kolor tego fartuszka i tych rękawiczek powinien cię nauczyć, jak niewinną ma być Twoja dusza, jak czyste mają być obyczaje Twoje. Zbliż się, niech Ci dam słowo, znak i dotknięcie twego stopnia. Słowo uczennicy jest FX, co znaczy Szkoła, czyli Akademia Cnót. Dotknięcie polega na wzajemnym dotknięciu pierwszego składu palca wskazującego. Znak zaś wetknąć dwa ostatnie palce prawej ręki w lewą, na co odpowiada się liczeniem szczebli drabiny i schodzeniem po nich na żołądku obydwiema rękami. Przewielebny mówi: Moja droga siostro, teraz mogę ci dać to miano, które pomiędzy nami nosić będziesz. Ta loża powinna się cieszyć, że otworzyła swój przybytek dla siostry, która będzie jej ozdobą cnotami swoimi i przymiotami. Wyższe stopnie, które otrzymasz, zasługując sobie na nie, objaśnią symbolikę obrazu. Pozwól, kochana siostro, abym ci dał pocałunek pokoju, a ty go oddasz braciom i siostrom, równie jak słowo, znak i dotknięcie. Siostra spełnia to wszystko, po czym przewielebny daje zapytania z katechizmu, który kończyć powinien posiedzenie. Czytał Michał Miodek.